Pamiętam taki jeden moment w moim życiu, kiedy zostałam sama i to był moment śmierci mojego męża, bo to był taki chyba najdłuższy moment, kiedy ja byłam sama, bo ja przeważnie to... Ja często bardzo byłam w związkach. Nie było tych związków jakoś dużo, ale ja jakoś nigdy nie miałam okazji pobyć sama. I w tamtym momencie, kiedy byłam sama, wiecie, ten moment był dla mnie bardzo dużo skarbnicą do transformacji, bo tam przeżyłam wszystkie emocje świata chyba, więc bardzo często do tego momentu wracałam. Oprócz tego, że samotność, do której kompletnie nie byłam przyzwyczajona, oprócz tego, że seksualność, oprócz tego, że wina, oprócz tego, że wstyd, oprócz tego, co inni powiedzą, czyli tak jakby w tamtym jednym momencie miałam milion opcji do transformacji, bo zobaczcie, że w takim momencie przeżywasz emocje i najczęściej nie chcesz czuć winy, nie chcesz czuć wstydu, że ty czujesz jakąś seksualność i chciałabyś na przykład, nie wiem, w jakiś sposób ją zrównoważyć. I teraz tak, gdy my się tym emocjom poddajemy, albo my te emocje wypieramy, to wiecie, co się dzieje? To nam się tak jakby cały czas życie chwieje, bo nie my jesteśmy stabilni i tym zarządzamy z pewnością siebie, tylko te emocje nami zarządzają i przez to psujemy sobie czasami życie. Dlatego kobiety zostają w związkach, niefajnych związkach, bo boją się samotności albo potrzebują seksu. Natomiast z drugiej strony zostają w związkach, które są na przykład, w którym nie mają szacunku i są umniejszane, ale to im daje takie poczucie, złudne poczucie bezpieczeństwa. I teraz zobacz, co by się stało, gdybyś przepracował czy przepracowała te emocje. Czyli wstyd przemieniłby się w twoją siłę i zasób, czyli nie wstydziłabyś się tej swojej seksualności, tylko wiedziałabyś, że ty możesz wybrać. I jeżeli ty masz tylko na to ochotę, to ty się nie musisz tego wstydzić i przed innymi ludźmi tłumaczyć, bo to ty o tym decydujesz. A jeżeli ty nie czujesz w sobie winy, bo ją przetransformowałaś, to nie ma czegoś, znaczy przyjęłam tak naprawdę tą winę na siebie. Tak, ja mogę być winna tego, że na przykład szybko weszłam w kolejny związek. Tak, ja mogę być winna, że czegoś nie dopilnowałam, coś zrobiłam nie tak. Tak, ja tego przed tym nie uciekam, to wtedy... to też nie wina mną zarządza, tylko tak jakby ja się decyduję zrobić coś i ja biorę to na klatę. Ja biorę za to odpowiedzialność. I wtedy słuchajcie, sama czynność, czyli to, czy ty będziesz sobie szukała tego seksu, czy ty będziesz szukała sobie innego partnera, to nie ma tutaj znaczenia. To jest kwestia tego, z czym ty wchodzisz w ten związek, tak? Czy z lęku, z winą, czy ty wchodzisz w ten związek z pewnością siebie, tak to wybieram, tak to chcę i tak to zrobię. I wtedy, gdy wchodzisz z taką pewnością siebie, to wtedy przyjmujesz też odpowiedzialność na siebie i ktokolwiek, cokolwiek ci nie powie, to ty już się tego nie boisz. Zobaczcie, że to jest tą samą czynność, czyli uprawianie seksu, czyli budowanie związków, czyli wchodzenie ze związku w związek, czy trwanie w związku, który jest nie do końca fajny, ale transformowanie go sprawia, że zmienia się tak jakby wasza intencja wchodzeniu w robieniu tych czynności. To nie jest tak, że wy nie robicie, czy robicie, że nie ma być tak, że wy tego nie robicie albo robicie, tylko zmienia się wasza intencja, z jaką to robicie. Jak jesteście wolni od wstydu i od winy, to robicie te wszystkie rzeczy z pełną odpowiedzialnością, bo tak chcecie. Bo to chcecie, świadomie to robicie. Nie ma za tym lęku. Jeżeli robicie to z głodu, bo tak bardzo tego chcecie, bo może ta osoba to będzie taka tym razem wspaniała, bo może on ci coś da, albo może da ci pieniądze, albo da ci przytulenie, albo da ci opiekę, to cały czas jest głód, który tak naprawdę niezaspokojony targa tobą we wszystkie strony i sprawia, że potem się rozczarowujesz. A gdy ty decydujesz i ktoś ciebie odrzuca, to sobie myślisz, okej, ja zdecydowałam, ja wybrałam, ja biorę to na klatę. I to jest zupełnie inna postawa w życiu, w braniu tego życia, w braniu odpowiedzialności za te życie. Co za tym idzie? Emocje przestają nami zarządzać. My nimi zarządzamy.
My wiemy, co z nimi robić, gdy one się pojawiają, ale w postaci takiego niesienia, czyli takiej tej złości, tego pragnienia, tego takiego natręctwa. To się nie dzieje poprzez toksyczności, tylko to się dzieje poprzez wybory, bo my jesteśmy bardziej zrównoważeni. Dlatego każda sytuacja, nawet ta najtrudniejsza, daje nam okazję do pracy. Ja tak to widzę, ja tak to postrzegam. Każda sytuacja, każda złość, każde pragnienie, wszystko w życiu, to co czuję, jest dla mnie informacją do pracy wewnętrznej, żebym ja mogła zarządzać sobą, swoimi emocjami, swoimi odruchami, swoim działaniem, jako dorosły człowiek, który dokonuje sam wyborów, a nie człowiek, który jest niesiony przez te emocje. Ja na to mówię, że to są takie konie. I ja wtedy nie chcę wypierać ani swojej seksualności, bo kocham seks. Nie chcę wypierać potrzeb materialnych, bo ja kocham życie, kocham korzystać z tego życia. Ale nie chcę też wchodzić potem w drugi biegun, cierpieć, rozczarowywać się ciągle, tylko dlatego, że ja inwestuję w pewne działania taką naiwność, taki głód. Nie, ja wtedy inwestuję tyle, ile ja decyduję i biorę z tego też tak, żebym czuła, że wymiana następuje sprawiedliwie. Czyli jeżeli decyduję pójść z kimś do łóżka, dlatego tak łatwo jest mężczyznom, na przykład, bo oni tą pewność w sobie mają, oni dostali tą pewność w krwi, w pewnym systemie mentalno-emocjonalnym. Czyli jeżeli masz ochotę na seks, to idziesz brać seks i nikt cię za to nie oskarży, nikt cię za to nie obwini. Ty decydujesz, że idziesz na przykład do, nie wiem, nawet do domu publicznego i tam bierzesz seks i ty za to płacisz. Nikt mężczyzny za to nie oceni, nikt mężczyźnie za to nie ubliży, on się nie musi tego wstydzić, a kobieta napiętnowana pewnym schematem mentalno-emocjonalnym, chcąc zaspokoić swoją potrzebę seksualną, najpierw powinna przepracować wszystkie swoje wewnętrzne blokady związane właśnie z winą, z seksem, z zasługiwaniem na to, żeby się sobą w ten sposób zaopiekować, bo inaczej, gdy to robi to z głodu, potem rozczarowuje się tym mężczyzną, który wcale nie był gotowy na związek taki, o jakim ona myślała, bo jeżeli ona poszła głodna seksu, to dostała mężczyznę, który zaspokoił seks, a nie mówimy tutaj o żadnych już relacjach głębszych. Więc my wtedy przyciągamy ludzi do siebie z poziomu totalnie najniższego. I potem rozczarowujemy się w tych związkach, bo to traktowanie w tych związkach wtedy jest niefajne. Dlatego namawiam was, że każda sytuacja, każda rzecz, która się z wami dzieje, każda emocja, która przez was przepływa, ma swój pewien cel, żeby was zasilić. I możemy narzekać, że kobiety mają gorzej, że kobiety mają większe blokady i ograniczenia. Tak mają. I możemy to zostać i narzekać i z tym płakać i się w jakiś sposób o to, nie wiem, domagać, żeby ktoś nam dał pozwolenie, ale nikt nie musi. Nikt nie musi dać ci na to pozwolenia. Tu chodzi o to, jak ty sama ze sobą przepracujesz się wewnętrznie i sam sobie dasz pozwolenie. Bo jak ty sobie sama dasz pozwolenie, to czy ty będziesz co 5 minut miała innego partnera, to ty sobie dasz na to pozwolenie, zrobisz to świadomie i nie będziesz się zastanawiać nad tym, czy coś od niego chcesz, czy nie. Z drugiej strony prawdopodobnie, bo wtedy dzieje się tak, że następuje większa harmonia w nas. Więc my mamy najpierw wewnętrzne prowadzenie, które nas w jakąś stronę kieruje. Czyli tak jakby nie musimy już doświadczać tych targań wtedy, dlatego że jesteśmy ze sobą naprawdę w takim dosyć spójnym, harmonijnym świecie, i my nie odczuwamy ekstremalnego pobudzenia seksualnego i ekstremalnego też wyparcia. Jesteśmy zharmonizowani, jesteśmy w sobie zharmonizowani. Dlatego wszystkie emocje, które są na skrajnych biegunach, czyli wina i wyparcie, tak? Wstyd i
i taka chęć zrobienia czegoś. To są dwa różne bieguny, które prowadzą nas do dwóch równie niedobrych doświadczeń życiowych. Im bardziej się harmonizujemy, przetransformujemy te emocje, nasze doświadczenia życiowe też nam o tym pokazują. Czyli tak jakby powoli, delikatnie i świadomie dokonujemy wyborów poprzez to, że jesteśmy prowadzeni. Więc tak na podsumowanie, ani wypieranie swojej seksualności winy nie jest dobre, ani poddawanie się temu, żeby cię to niosło jak dziki koń, też nie jest dobre, bo oba te dwa skrajne bieguny prowadzą do problemów w naszym życiu. Gdy my się harmonizujemy i dajemy się prowadzić intuicji, wnętrze prowadzi nas do doświadczeń, które będą stabilne. My się będziemy czuć stabilnie w tych doświadczeniach. I nie oceniajcie się, że 5-10 lat temu, 20 lat temu robiliście właśnie poprzez to, że się daliście nieść tymi emocjami. Ja też. I każdy z nas. Więc jeżeli ktoś chciałby was obwinić o to, że tak jest, bez sensu, bo on też tak robił. To jest po prostu bez sensu, że my słuchamy innych ludzi a propos tego. Natomiast jeżeli nie macie świadomości i ciągle dajecie się nieść, a potem macie pretensje do innych ludzi, że was rozczarowują, to też nie jest odpowiednia perspektywa, dorosła perspektywa, bo to, że wy nieświadomie dajecie się nieść tym emocjom, nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Jest już wiedza co do tego, jak to robić. Zapraszam was po tą wiedzę, bo ja to robię sama i ja uczę ludzi, jak samemu ze sobą pracować, żeby siebie transformować, a nie żeby dawać się nieść tym emocjom, czy doświadczać życia w jakiś taki przypadkowy, nie ma przypadków, ale w taki sposób skrajny. Czyli od emocji do emocji, od nie wiem, euforii po totalny spadek, po totalne rozczarowanie i cierpienie. Tylko najpierw zharmonizować się wewnątrz, najpierw przepracować wszystko to, co się wytwarza wewnątrz, bo to się codziennie pokazuje, a dopiero potem zwrócenie uwagi na to, jak to wnętrze nas niesie w nowe doświadczenia. I wtedy możecie wybierać seks jak chcecie, możecie wchodzić w kolejne związki jak chcecie, natomiast najczęściej jest tak, że to, jakie podejmujecie decyzje, są bardzo z wami spójne i to są decyzje harmonijne, które was nie wytrącają na zewnątrz. Także zapraszam was do subskrypcji, jeżeli ten temat jest dla was ważny. Ja wiem, że moje informacje nie są dla każdego, bo czasami piszecie mi komentarze, że coś jest zawiłe, coś jest niezrozumiałe. Tak, ja to rozumiem. I to, co ja mówię, nie jest dla każdego. Dlatego, że praca ze sobą nie jest dla każdego. Przynajmniej nie dla każdego na człowieka, który jest w danym momencie. Bo jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, 10 lat wstecz i totalnie nie rozumiesz, że możesz wykonać tą pracę ze sobą, to pewnie ten film nawet ciebie nie zainteresuje albo na niego nie trafisz. Może być tak, że jeszcze potrzebujesz rok, dwa, pięć, bo ja sama wiem, jak rozmawiam z ludźmi, czy jak ktoś ze mną by rozmawiał 10 lat temu, pewnie nie dotarłyby do mnie te informacje. Dlatego też nie wymagajcie od siebie. Czasami warto pójść właśnie na terapię, zobaczyć w jaki sposób pracować z emocjami, co te emocje do was mówią, czy zaznajomić się z jakąś przestrzenią, żeby wchodzić głębiej, bo ja uczę ludzi, jak pracować samemu, jak możecie to transformować sami. Także zapraszam was do moich projektów, dziękuję wam za subskrypcję i jeżeli to jest dla was temat interesujący, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi łapkę w górę. Do zobaczenia.